Lubuscy niepełnosprawni sportowcy włączają się w ogólnopolską kampanię pod hasłem Pokażcie nas w Rio. Chodzi oczywiście o Igrzyska Paraolimpijskie. Z ostatnich Mistrzostw Świata Polacy przywieźli 21 medali, w tym 9 złotych. Ale o tym wie niewielu i sportowcy chcą to zmienić. Akcja ma udowodnić, że sport niepełnosprawnych to także ogromne emocje dla kibiców. O paraolimpijczykach, którzy chcą dawać nam tych emocji jak najwięcej. Adrian Nijak. To jego trzeci tytuł mistrza świata w skoku wzwyż. Do złotego medalu Maciej Lepiato dołożył jeszcze rekord świata, a to wszystko po sezonie pełnym kontuzji. Był to chyba najcięższy taki w karierze sportowej rok dla mnie. Chociażby 8-miesięczne problemy z przywodzicielem prawym. Maciej Lepiato urodził się z niesprawną nogą. Lewą ma krótszą od prawej o 5 cm. Mimo to w sporcie niepełnosprawnych osiągnął już wszystko. Efekty przyniosła katorżnicza praca na treningach. Mimo że wylewamy siódme poty i dajemy się 100%, przychodzimy wykończeni, to wszystko sprawia nam radość i to się nie nudzi, to można robić latami. Z podobnym zacięciem trenuje Bartosz Tyszkowski. Niepełnosprawny kulomiot z Gorzowa jest dwukrotnym mistrzem świata, rekordzistą globu i mistrzem Europy. O tych sukcesach wie jednak niewielu, bo zainteresowanie sportem niepełnosprawnych jest znikome. Kilka razy wracaliśmy, czy to właśnie z Londynu, czy tak jako w tym roku z Mistrzostw Świata. No i tak naprawdę telewizja co najwyżej, tak jak miejska w mieście tutaj się interesowała, a tak no poza tym to nic. I dobry start Polaka. Żeby to zmienić, powstała kampania Pokażcie nas w Rio. Organizatorzy chcą udowodnić, że występy niepełnosprawnych sportowców mogą być tak samo atrakcyjne jak zawody z udziałem zdrowych zawodników. Pierwszy będzie mistrzem olimpijskim. Zawsze po paraolimpiadzie mamy takie swoje 5 minut, gdzie wszyscy się zachwycają, ale tak naprawdę trwa to bardzo krótko i później schodzimy w szarą rzeczywistość. Chyba teraz Polka przed Rosjanką. Ostatnie metry, decydujące dopłynięcie i jest złoto! Komentarze popularnych dziennikarzy sportowych potwierdzają, że rywalizacja niepełnosprawnych jest bardzo emocjonująca. Nie wierzy! Polscy sportowcy, paraolimpijczycy potrafią ścigać się, potrafią walczyć, a wcześniej pracować na swoje sukcesy w sposób naprawdę godny podziwu. Pomysłodawcą kampanii jest niewidomy olimpijczyk z Pekinu i Londynu. Marcin Ryszka wierzy, że akcja zaprocentuje i Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro będą transmitowane. Ludzie na pewno byliby zainteresowani móc to oglądać na co dzień, bo Mazurek grany na igrzyskach pełnosprawnych czy niepełnosprawnych brzmi przecież tak samo. Adrian Nijak, Informacje Lubuskie.